Pomysł jest taki, że w pierwszej kolejności oddałbym głos do krótkiego takiego wstępu i połączenia się z nami, czy podzielenia doświadczeniami pana Macieja Sytka. Jak sytuacja, jak wyglądają wasze zadania w Wielkopolsce, jakimi wyzwaniami tam się borykacie, a potem zapraszam do dyskusji. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę, to chciałem mieć dwie uwagi do poprzednich wystąpień, bo trochę mnie korci. Tak prowokacyjnie zapytam Państwa, kto z Państwa dzisiaj przyjechał maluchem tutaj? Jest ktoś? Nie ma. A w 91 ja miałem malucha. To jest perspektywa, o której rozmawiamy, jeżeli mówimy rok 2050. Proszę Państwa, jeżeli sobie popatrzymy, kiedy byliśmy w 1990 roku, to właśnie minęło 30 lat. I dzisiaj, jeżeli mówimy o perspektywie 2050 roku, to jest dokładnie tak samo. W tym czasie, dzisiaj każdy z nas ma komórkę. W 90 roku w ogóle nikt nie słyszał o komórce, nikt nie słyszał o sieci internetowej i paru jeszcze innych rzeczy. To jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy mieli tą perspektywę. 2050 rok i w którym dzisiaj miejscu Polska jest i jaki skok zrobiła, bo to jest niezwykle istotne. Druga rzecz, którą chciałbym też poruszyć, bo mówimy tutaj cały czas o zeroemisyjności w 2050 roku, czyli ta zeroemisyjność i tam jest dopisane netto. Co to znaczy? To znaczy, że nie będzie zupełnej bezemisyjności, to znaczy nadal będzie się to działo, czyli będzie ktoś produkował to CO2 czy emisję, natomiast ona ma być w taki sposób zbilansowana, że to co wytworzymy, to pochłoniemy, tak? Dokładnie. A jednocześnie mówimy tutaj o skali Unii Europejskiej, czyli że w jednym kraju będzie 0, w drugim będzie 10, a w trzecim będzie minus 10 i bilansować będziemy się na tym poziomie. To powoduje, że to nie jest tak, że my mamy nagle przestać w ogóle produkować węgiel albo nie będziemy go wydobywali. Bo na przykład profesor Buzek na ostatnim spotkaniu na Śląsku mówił bardzo wyraźnie, Polsce brakuje i w ogóle Europie brakuje węgla koksującego i my powinniśmy się skupić na tych elementach, które będą przysparzały nam pewnych przyszłości, rzeczy, które będą dla nas ważne. I trzecia rzecz, o której pan profesor mówił, o holistycznym podejściu do zeroemisyjności i w ogóle do tego, co się dzieje. I proszę Państwa, w Unii Europejskiej pracuje się w tej chwili nad tym, żeby produkty, które będą w Unii Europejskiej wytwarzane, były oznakowane tak zwanym śladem węglowym. Czyli, że na opakowaniu czy gdziekolwiek będziemy mieli informację o tym, czy zostało to wyprodukowane z czystej energii, czy zostało to wyprodukowane w brudnej, w jakim procencie i tak dalej. Jeżeli popatrzymy sobie, bo nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o górnictwie, czy nie rozmawiamy tylko o energetyce, ale o całym polskim przemyśle, który za 10-15 lat, jak będzie tam oznaczenie 50% udziału brudnej energii, to po prostu na Zachodzie nikt tego produktu nie kupi, bo tam jest dużo większa świadomość. I to są takie moje uwagi do tych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. I taki przyczynek jak gdyby do wstępu do tego, co chcę powiedzieć o Wielkopolsce Wschodniej, bo w procesie jak gdyby transformacji... Aha, i jeszcze jedna rzecz. Kwestia nazwy Sprawiedliwa Transformacja. I to też jest dosyć mylące. Mamy tutaj nazwę Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna. Sformułowanie Sprawiedliwa Transformacja pojawiło się pierwszy raz w dokumencie Międzynarodowej Organizacji Pracy, której mówiła o tym, iż zmiany transformacyjne nie mogą być przerzucane na pracowników. I to jest klucz problemu, to jest to pytanie, które zadał pan poseł tutaj. Co się stanie z ludźmi? Mówimy oczywiście o ekologii, mówimy o Zielonym Ładzie, mówimy o wielu rzeczach, ale podstawą działania jest kwestia ludzi. I kiedy pan profesor Buzek rozpoczynał pracę przy Platformie Powęglowej, jak gdyby też taka, i to co gdzieś z nim rozmawiałem, ta myśl o tym, że dopóki w rejonach powęglowych, w rejonach węglowych nie nastąpi zmiana
I dopóki nie znajdziemy nowego rozwiązania, w którym ci, którzy tam pracują, znajdą nowe formy zatrudnienia i nie będą przywiązani do tego, co jak gdyby dzisiaj jest, dopóty bardzo trudno będzie osiągnąć nasze cele klimatyczne. To jest jak gdyby podstawowa kwestia. Powinniśmy skupić się na ludziach. Z drugiej strony na samorządach, bo one też z tego czerpią korzyści i jak gdyby wychodząc od tego, chcę powiedzieć, że tak zrobiliśmy w Wielkopolsce Wschodniej. My w tym procesie jesteśmy od początku 2018 roku, właściwie od drugiego spotkania Platformy Powęglowej, bo pierwsze się odbyło chyba w grudniu 2017 roku. I zainspirowały nas do tego, ja byłem wtedy wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, zainspirowały nas do tego działania organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski Wschodniej. Mówię Wielkopolski Wschodniej, bo do tego dochodzi jeszcze Koło, do tego dochodzi jeszcze Turek, nie tylko sam Konin, ale jest to dawne województwo konińskie. I zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że Wielkopolska Wschodnia jest w dramatycznej sytuacji. Państwo macie czas jako Bełchatów. Naprawdę dużo czasu. W Wielkopolsce Wschodniej węgiel w najlepszym wypadku skończy się w 2030 roku, czyli że będziemy mieli 10 lat, ale wydaje się, że jeżeli przetrwamy 5 lat, czyli w 2025 roku, może 2024, może się okazać, że już nikt nie będzie wydobywał węgla. To jest kwestia ekonomii i tego, że po prostu dzisiaj, w ciągu tych 2 lat, wszystko bardzo mocno przyspieszyło i nagle się okazuje, że to się po prostu nie bilansuje. Dzisiaj zielona energia, nawet ta spoza aukcji, jest tańsza wyprodukowanie niż produkcja z węgla brunatnego. I stanęliśmy przed sytuacją, w której mamy około 10 tysięcy ludzi, którzy pracują w tej branży. Mówimy nie tylko o górnikach i energetykach, ale także o spółkach zależnych, które gdzieś wokół tego są. I zaczęliśmy liczyć. Okazało się, że gdyby ci wszyscy ludzie stracili pracę, to w krótkim czasie ubytek z subregionu, z 4 powiatów, to jest około 2 miliardów złotych rocznie. Ubytek ich pensji powoduje, że automatycznie zaczynają upadać małe sklepy, cała infrastruktura, bo to jest domino. W związku z powyższym musimy działać tak szybko, żeby te miejsca pracy, które zostaną utracone w górnictwie i w energetyce, zastąpić nowymi miejscami pracy. I wyznaczyliśmy sobie 3 najprostsze cele, które chcemy osiągnąć w przeciągu najbliższych lat. To jest tak. Po pierwsze, miejsca pracy. Jedno miejsce pracy utracone w górnictwie, w energetyce zostanie zastąpione nowym miejscem pracy w innych branżach. Drugie, dochody samorządów. Tu bardzo często o tym się nie mówi, ale samorządy czerpią duże korzyści. Brak tych pieniędzy dla samorządów to są miliony złotych, które zasilają budżety poszczególnych lokalnych samorządów, miast, miasteczek, gmin. I tutaj musimy działać w taki sposób, żeby ci ludzie, żeby jakość życia mieszkańców nie upadła. I trzeci element, który przyjęliśmy, że jeżeli już przeprowadzamy tak dużą transformację, to będzie to także podniesienie jakości życia. Kwestia tego, żeby ci ludzie nie tylko nie stracili, ale żeby lepiej im się żyło. I to są jak gdyby 3 najprostsze cele. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób to zrobić. I doszliśmy do wniosku, że najprostszym rozwiązaniem, tym, co ludzie w tym regionie rozumieją, znają, wiedzą, jest odwołanie się do energetyki. Bo ludzie ją rozumieją, bez względu na to, czy to będzie energia produkowana z węgla, czy to będzie energia z wiatru, czy nawet gdyby to była atomowa, to ludzie jak gdyby z nią są związani. A co ważniejsze, mamy całą infrastrukturę, dokładnie tak samo jak w Bełchatowie. Czyli mamy możliwość tą energię wpuszczać do sieci i dalej produkować. I zaczęliśmy się nad tym zastanawiać bardzo głęboko w takim dosyć dużej grupie osób. Wypracowaliśmy taką wizję jak gdyby przyszłości, która miałaby w tym regionie funkcjonować i postawiliśmy na 3 drogi. Pierwsza z nich odnawialne źródła energii.
Wielkopolska Wschodnia i myślę, że akurat Bełchatów też znajduje się w takim pasie, który jest, ma najlepszą różę wiatrów porównywalną z różą wiatrów nad morzem. Co powoduje, że energetyka wiatrowa, a co za tym idzie także energetyka ze względu na ogromny obszar pokopalniany, energetyka solarna, mogą stać się ważnym elementem produkcji energii. Ale tak, z jednej strony mówimy o tym, żeby ta energetyka funkcjonowała, z drugiej strony energetyka wiatrowa i energetyka solarna dają bardzo dobre dochody dla samorządów. Jeden wiatrak daje samorządom lokalnym między 80 a 120, 130 tysięcy złotych dochodu rocznie, czyli przy 10 to jest milion. To samo, jeżeli chodzi o infrastrukturę związaną z fotowoltaiką i to jest jak gdyby ten element, bo po prostu płaci się podatki od tego. Drugim elementem, który wyznaczyliśmy i który chcemy realizować, to jest elektromobilność połączona z produkcją różnego rodzaju, właśnie to, co chyba pani doktor o tym mówiła, albo już nie pamiętam, kto z państwa, te 32% produkcji u nas, produkcji części do fotowoltaiki, do wiatraków i tak dalej, jest naturalnym miejscem, bo mamy wykształconych ludzi, którzy możemy przekwalifikować. A elektromobilność potraktowaliśmy w kategoriach nie takich jak to, że będziemy produkowali samochód, bo nie jesteśmy aż tak naiwni, ale w całej Europie w tej chwili potrzeba około 23 fabryk produkujących baterie elektryczne i już w tej chwili mamy firma Johnson Matthew, która w Koninie będzie stawiała fabrykę produkującą wsad do baterii elektrycznych. I trzecim elementem, i posłuchujemy następnych inwestorów, i trzecim elementem, który wyznaczyliśmy sobie, i to nie jest zamknięty oczywiście katalog, bo będziemy nad tym rozmawiali, to są technologie wodorowe, o których tutaj było dosyć dużo mówione. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać 2 lata temu o technologiach wodorowych, to wszyscy się śmiali, po prostu stukali się w głowę. Bo tak naprawdę właśnie w prasie nie było żadnej informacji na ten temat. Dzisiaj mówimy o tym, że Orlen chce budować pociąg wodorowy, o tym, że mają powstać stacje wodorowe, etc., etc., etc. To jest właściwie paliwo przyszłości, które jest najbardziej obiecujące i o tym tutaj też rozmawialiśmy przed chwilą. Japończycy w 2020 roku pokażą wioskę olimpijską, która jest zbudowana i w całe zasilanie jest z wodoru. W związku z powyższym i mają jak gdyby plan do 2050 roku stać się społeczeństwem wodorowym. Czyli cała energetyka będzie oparta o wodór. Co jest bardzo istotne i to, co mówiono o tym, że elektrownie dzisiaj gazowe są przystosowane do tego, żeby dalej prowadzić, dalej można było to paliwo stosować. To są 3 elementy, które jak gdyby wyznaczyliśmy w pewnej wizji tego, co chcemy robić. Oczywiście w niektórych regionach będziemy także wspierali turystykę, będziemy robili różnego rodzaju, będziemy starali się te środki jak gdyby wdrażać. I to, co istotne, podjęliśmy także działania takie, że weszliśmy w formułę tak zwanego country teamu, to było jeszcze trochę wcześniej, kiedy można było w ramach obecnie funkcjonujących programów operacyjnych składać wnioski do Komisji Europejskiej via rząd bezpośrednio i złożyliśmy 21 projektów, które są bardzo różne od pieniędzy na przekwalifikowanie na przykład górników, poprzez transport, poprzez edukację, poprzez sporo też nasz partner, czyli ZEPAK zainwestował przedstawił parę projektów. I w tej chwili na przykład projekt dotyczący przekształcenia jednego z kotłów na kocioł opalany zieloną, jak jest? Biomasą. Będzie realizowany. ZEPAK w tej chwili kupuje elektrolizer i będzie produkował wodór i będzie wraz z naszym transportowym projektem wodorowym będziemy chcieli to zmieniać.
Stworzyliśmy pewną wizję i wysłaliśmy w świat informację. Tego chcemy. Nie wszystko, co jest, bo musimy się na czymś skupić, ale chcemy działać w tych rejonach. To zostało bardzo dobrze przyjęte przez Komisję Europejską. W tej chwili mamy chyba z tych 21 6 projektów, które są w realizacji, między innymi moja Agencja Rozwoju Regionalnego te projekty prowadzi. W zeszłym roku, w kwietniu, zrobiliśmy spotkanie wszystkich interesariuszy, samorządów, organizacji pozarządowych, górników, związków zawodowych i wszystkiego szczebla i podpisaliśmy porozumienie Sprawiedliwej Transformacji, w której jest kilkadziesiąt podmiotów. To porozumienie spowodowało, że wypracowujemy w tej chwili grupy robocze, które będą pracowały nad strategią. Bo jak Państwo wiecie, żeby pozyskać te środki, te 7,5 miliarda, czy z tych 7,5 miliarda, każdy region czy subregion musi mieć tak zwany plan transformacji, czyli taką mini strategię dla tego regionu. Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Światowym i z nimi będziemy to robili, bo oni w Polsce mają pieniądze na to. I w tej chwili te grupy robocze z Bankiem Światowym plus ekspertami naukowymi, myślę, że tutaj będę Państwa chciał też zaprosić do nas, będziemy pracowali nad tym, żeby ta strategia w ciągu 10-12 miesięcy była, żebyśmy mogli sięgnąć po pieniądze. To jest jak gdyby w skrócie to, co robiliśmy. Natomiast to, co jest istotne i to, co też chcę bardzo mocno podkreślić, proszę Państwa, bo my rozmawiamy o wielu rzeczach. Natomiast transformacja, i to się wielokrotnie przebija i chciałbym też zwrócić uwagę, bardzo bym chciał, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że transformacja, czyli odejście od wydobywania węgla brunatnego wiąże się z tym, że część ludzi będzie musiała zmienić swoje życie, przestać pracować w kopalni. Bycie w kopalni to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zarabiania na chleb, ale to jest także kwestia tego, że to jest pewna formuła tradycji, współpracy, godności. I jeżeli popełnimy ten błąd, który popełniony został w latach 90. na Śląsku, w którym każdemu dano po 100 tysięcy i puszczono go, i ja się śmieję, że kwit na kurs na manikirzystkę, to na pewno się nam to nie uda. Musimy pamiętać, że mówimy o bardzo konkretnych ludziach, którzy przez kilkadziesiąt lat pracują w górnictwie i oni muszą dostać adekwatną dla siebie pracę. Mówi się o tym, że dzięki Sprawiedliwej Transformacji powstanie i dzięki nowym technologiom zielonym powstanie 1 300 000 miejsc pracy w całej Europie. W Polsce jest około 150 tysięcy górników, więc tych miejsc pracy będzie więcej, ale one muszą być adekwatne do ich wykształcenia. Także pracujemy w tej chwili, jesteśmy w kontakcie i z Komisją Europejską, Jaspersem, z Bankiem Światowym i z wieloma instytucjami. I to, co chcę powiedzieć, jesteśmy tutaj dzisiaj w Bełchatowie i nikt nie mówi, że Państwo macie przestać wydobywać ten węgiel albo przestać produkować. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, kiedy kończy się czas i kiedy jest trochę za późno, to przyjedźcie do Konina. Tam w latach 90. zaczęto o tym myśleć, ale nikt tego nie pociągnął. I dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. A mając pieniądze PGE, mając pieniądze Bełchatowa, możecie to zmienić. I mówię tu także do samorządowców. Dlatego, że ja widziałem, jak wygląda miasto w Grecji, w Kozani, które miało 80 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma 45, bo na nic nie ma pieniędzy i wszyscy stamtąd uciekli. Dziękuję.